nowym roku 2017 witam Państwa serdecznie w imieniu telewizji Teletop Sudety i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez właśnie naszą telewizję. Mroźno, ale słonecznie. Dużo imprez, na które mimo tej pogody warto przyjść, warto uczestniczyć. Dlatego już teraz zapraszam serdecznie Państwa do trwającego przeglądu kolędniczego, który odbywa się w Świdnicy po raz 25. Ten przegląd zespołów kolędniczych jest niezwykle atrakcyjną formą, ponieważ dorośli, dzieci, rodzice, wszyscy razem wspólnie przygotowują się do tych pokazów. Na przykład w przedszkolach, żeby odbył się taki spektakl, naprawdę jest bardzo duża praca rodziców, żeby przygotować scenografię, żeby pomóc przygotować kostiumy. Często sami własnoręcznie je przygotowują. Także jest to naprawdę taka praca, której nikt z nas nie dostrzega. Dopiero potem na scenie jest to pięknie widoczne. Scenografia jest bajeczna, kostiumy niezwykle kolorowe, dopracowane. Dzieci pięknie przygotowane. Naprawdę bardzo różne scenariusze, bo to też trzeba pamiętać, mamy różne grupy wiekowe. Są dzieci ze szkół podstawowych, są przedszkolaki, są gimnazjaliści, są też grupy mieszane z dorosłymi, są też osoby ze szkół specjalnych. Także naprawdę to jest bardzo duża praca opiekunów, żeby tak przygotować to przedstawienie, żeby mogli te wszystkie dzieci zaangażować. Mamy w tym roku na przykład grupy, które mają po 100 osób na scenie, będą takie się pokazywać. Między innymi na przykład ta grupa, którą Państwo widzicie na zdjęciu naszego jubileuszowego wydania przeglądu zespołów kolędniczych, jest w przedszkolu numer 6 i oni będą mieć 100 osób na scenie. Prawie tyle samo będzie miała Akademia Przedszkolaka Społeczna, a tak to mamy grupy 40-60 osobowe, są też i 20, są już 10, ale tych wszystkich uczestników mamy ponad 2000, ja myślę, że nawet 2,5 chyba w tym roku będzie, także naprawdę bardzo, bardzo duże zabawy i dużo naprawdę takiej świątecznej atmosfery. Święta za nami, ale my w teatrze mamy cały czas święta. Wszyscy są bardzo do siebie przyjemni, uroczyści i przede wszystkim każdy z nas wspomina te święta Bożego Narodzenia i przez te prezentacje chcemy tą atmosferę świąt przedłużyć. A tak jak mówię, są jasełka, są montaże słowno-muzyczne, są typowe prezentacje kolędnicze. Naprawdę jest w czym wybierać i jest co obejrzeć. Także serdecznie Państwa zapraszam. Mamy bloki dopołudniowe i popołudniowe od godziny 9.30 do 12.30, a potem od 16.30 do 18.00. To do czwartku, do 12 stycznia, potem 16 stycznia jeszcze do południowy blok od 9.30 do godziny 12 i potem 18 na godzinę 17. Finał, wtedy dowiemy się, jak jury postanowiło w tym roku nagrodzić zespoły. Zawsze przyznajemy kilka nagród równorzędnych, kilka wyróżnień równorzędnych, nagrody aktorskie, także to wszystko przed nami, wielki finał, a przede wszystkim naprawdę bardzo, bardzo miła, sympatyczna atmosfera. Także serdecznie Państwa zapraszam do naszego wspólnego kolędowania do Teatru w Świdnicy. Już w najbliższy piątek chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Galerii Fotografii. Tam będzie można podziwiać wystawę rysunków i grafik Ryszarda Baki. Towarzyszyć mu będzie koncert jego przyjaciela, znanego jazzmena Ryszarda Styły. Również 13 w piątek, tym razem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, odbędzie się wernisaż wystawy Jacka Sikory. To bardzo intrygująca osoba, bo znaliśmy ją jako aktora, podróżnika. Tym razem jego odsłona to malarstwo, malarstwo bardzo intrygujące, ciekawe, dlatego serdecznie Państwa zapraszam do Świdnickiej Biblioteki. A w sobotę chciałabym Państwa zaprosić również do Świdnickiego Teatru na karnawałową galę operowo-operetkową. Myślę, że wielu z Państwa oczekuje na to wydarzenie cały rok. Po raz 25 w całej Polsce, ale i na świecie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
wielu wolontariuszy w Świdnicy 100, w Wałbrzychu 200, będzie zbierało do puszek datki na ten zacny cel. Ja chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Galerii Świdnickiej. Tam na zakończenie wydarzenia odbędzie się koncert Patrycji Markowskiej. Również w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można obejrzeć kolejny raz najnowszy spektakl alchemii teatralnej grupy dorosłej. Kto nie oglądał, będzie mógł zajrzeć do teatru, w ten sposób wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Początek roku to również układanie kalendarzy, między innymi kulturalnych. Dlatego też chciałabym, abyście Państwo posłuchali, co na temat wydarzeń, które odbywać się będą w Świdnicy, ma do powiedzenia zastępca dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury, pani Bożena Kuźma. Witam serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest zastępca dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury, pani Bożena Kuźma. Będziemy rozmawiać oczywiście o kulturze, bo chcemy się dowiedzieć, co nowego w tym nowym roku 2017. Właśnie rozpoczęliśmy pięknie nowy rok, ponieważ z Sylwestra gościliśmy Marka Piekarczyka, wokalistę zespołu TSA, który wystąpił w koncercie sylwestrowym. Było magicznie, było pięknie. Te osoby, które były, wiedzą, a te, które nie były, niech żałują. Myślę, że właśnie tym koncertem rozpoczęliśmy pięknie 2017 rok kulturalnie. Będzie się bardzo dużo działo, jak zwykle. Powiem dla przykładu, podliczyliśmy rok 2016, obsłużyliśmy i zorganizowaliśmy, współorganizowaliśmy 560 imprez. Jak na ośrodek w małym mieście, to myślę, że to jest dużo wydarzeń. Przed nami oczywiście cztery festiwale. Festiwal Teatru Otwartego, Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych, który w tym roku będziemy proponować w czerwcu. Trochę chcemy wyjść z festiwalem na zewnątrz. W listopadzie Festiwal Filmów Fabularnych Spektrum i tutaj też dużo niespodzianek i pięknych nazwisk, a przełom lipca września, przełom lipca i sierpnia oczywiście Festiwal Bachowski i też będą perełki ze świata muzyki, tak więc będą wszyscy usatysfakcjonowani. Poza tym alchemicy pracują, grupa młodszych, starsi przygotowują się do 10. spektaklu. Nie mogę uwierzyć, że to już jest 10. przedstawienie, ale czas szybko płynie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Będzie dużo wystaw, będą wystawy fotograficzne, będą wystawy plastyczne, będzie mniej, między innymi wystawa fotografii Tomasza Guzowatego. Będą dni fotografii, podczas których będą naprawdę dobre, znane, uznane w świecie uznani artyści z fotografii. Proszę Państwa, u nas codziennie coś się dzieje. Będą spektakle, będą monodramy, będą koncerty muzyczne. Między innymi mogę zdradzić, bo już częściowo podpisaliśmy umowę, będzie Cortez, długo wyczekiwany, w kwietniu. Pamiętajcie, zbierajcie pieniążki na kwiecień. Będzie teraz Alosza Awdiejew. Nie jestem pewna, czy są jeszcze bilety. Będzie koncert Grażyny Łobaszewskiej w styczniu. Piękny koncert, zachęcam. Jest to jedna z najlepszych polskich wokalistek. Piękna muzyka i piękne teksty. Tak więc, proszę Państwa, będzie się działo, ale bez Was nie byłoby sensu robić imprez. Musicie nas odwiedzać. Zapraszam do zakupu biletów, do odwiedzania nas. Jeżeli macie jakieś pomysły, widzieliście coś nowego, jakieś spostrzeżenia macie, zapraszamy, czekamy, jesteśmy otwarci. Najbliższy wtorek, 17 stycznia, chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Ale Babki. Odbędzie się on w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a patronat nad wydarzeniem objęła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
A teraz chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na kolejny charytatywny bal, już organizowany po raz piąty. Tym razem odbędzie się on w Zajeździe pod Wierzbą. W tym roku dedykowany Maji Tyczyno. Myślę, że Państwo znacie osobę mamy, pani Małgorzaty, która od lat boryka się z chorobą córki. Dlatego chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na to wydarzenie, tym bardziej, że imprezę uświetni koncert Renaty Przemyk. Ja myślę, że to wydarzenie jest bardzo ważne. Ci, którzy będą chcieli znaleźć bilety na bal, zapraszam na Facebooka pani Małgorzaty Tyczyno. Będzie można się kontaktować i na pewno bilety będą dostarczone nawet do domu. Jeremi Przybura to nie tylko współtwórca kabaretu starszych panów, ale i aktor, pisarz, satyryk. Dlatego bardzo chętnie chciałabym Państwa zachęcić do lektury Jeremi Przybura, Przymknięte oko opatrzności, memuarów, części wszystkie. Ja myślę, że książka bardzo interesująca, choć opasła, ale na te mroźne wieczory myślę, że bardzo odpowiednia i interesująca. A w ogóle chciałabym zaprosić Państwa właśnie do księgarni Matras, w której trwają wyprzedaże i obniżki cen książek od 30 aż do 70%. Zapraszam serdecznie nie tylko do lektury, ale do oglądania naszego kalendarza kulturalnego już za tydzień. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia.